wybierają, na przykład taki system wartości, często się spotykam. Najważniejsze jest, jak oni to mówią, nicość. Podążanie do nicości. Pustka. Tak. Zatem przychodzą do mnie na różne schorzenia. Jak się okazuje, to te schorzenia są wynikiem na przykład ich problemów w związkach. No ale to poczekaj, poczekaj. Dlaczego cierpisz z powodu związku, skoro tak naprawdę mówisz mi, że celem jest nicość i pustka i żeby nic nie było i żebyś ty był sam jeden, zjednoczył się z nicością? To przynajmniej bądź konsekwentny, ale twoje ciało mówi fałsz, kłamiesz się. Ważne są dla ciebie te związki jednak. Nie? Ale nie chcę tego oczywiście uznać, bo to jest jego ucieczka. On ucieka do świata duchowości, ponieważ ten świat materialny tutaj no, nie ogarnia go. Nie wie, dlaczego go nie ogarnia, no bo ten świat jest zły. I dlatego on teraz będzie w świecie duchowym, przebywa w pustce, tak? Co jednocześnie może doprowadzić do takich stanów u niego autodestrukcji. No bo czym jest ta pustka? Nie być. Mhm. Nie? Czyli może jakiś rak? Tak, ale nawet tu może być po prostu no, taka choroba autoimmunologiczna. Najczęściej, kiedy sprawdzam, to okazuje się, że problem leży w okresie prenatalnym, że to dziecko było niechciane. I jedynym rozwiązaniem biologicznym jest, żeby go nie było. Mhm. Czyli będzie jakby program nabicia się. Tak, tak, z miłości do rodziców. Mhm. No? Czyli za każdym razem, kiedy on w ten ktoś wchodzi w jakiś konflikt relacji, to przypomina się ten temat. Aha, no bo przecież wszyscy będą zadowoleni i wtedy ja dopiero też, jak mnie nie będzie. Nie? I podąża tą drogą. I nazywa to duchowością. Jak wyrwać kogoś takiego, z takiego programu? Żeby zobaczył, że jego ciało mówi coś innego, więc się okłamuje. I musi to zrozumieć. I rzeczywiście już od tego momentu życie zaczyna się układać inaczej, bo przynajmniej zakwestionował to, co sobie wyobraził i szedł tym całe życie. Nie? Więc tu mówimy o tym podpunkcie jakby ważnym, konsekwencja tego, co my wybierzemy w naszym systemie wartości. Jeżeli pustkę, to będziemy mieć pustkę i wszystko się będzie walić. Więc róbmy to konsekwencje. Chcesz, żeby się zawaliło, no to przynajmniej chciej tego na 100%. A nie, że tak trochę i tutaj, no bo mamy teraz chorobę. Jeżeli numerem dwa w naszym życiu byłby temat partner, to na pewno dziecko jest teraz spokojne. Czyli robimy i dobrze dziecku, i sobie, i partnerowi. I jednocześnie prawu biologii, bo nareszcie prawe i lewe jest obok siebie. Więc od razu wszyscy czują ulgę, jak to się dzieje. Nie? I wtedy numerem 3 jest dziecko. Ale teraz, na przykład pewne dzieci, które czuły się niekochane, czuły na przykład, że ojciec nigdy ich nie pochwalił za to, że są, tylko na przykład za to, że coś zrobiły dobrego. Tak. Mhm. To wtedy te dzieci są zaprogramowane, że ich tylko określa ich praca. Więc też mają zaburzony ten system wartości z natury swojej i oni stawiają jako numer jeden pracę. Więc oczywiście, że cała reszta się będzie sypać. Bo tylko wtedy się nie sypie. Ale ten jeden filar zostanie. Tak. Ten bezpieczny. Tak. Dla ciebie, tato. Nie? Robię to. Popatrz. Jestem czegoś wart. Ale jestem nieszczęśliwy jak cholera, więc oczywiście mam przy okazji 50 chorób. Ale jest, zbudowałem tą firmę tak, jak sobie to wymarzyłaś. Nie? Możesz mnie teraz pochwalić, a on dalej nie chwali. Nie? Więc znowu jeszcze mam z tego powodu kolejną chorobę. Ale przy okazji mam wszystkie tamte dookoła. Bo kiedy ustawimy tą pracę w hierarchii na ostatnim miejscu, jako że ona ma być w służbie, tej całej wyższej sprawie, to znowu zaczyna się wszystko układać. I to jest nieprawdopodobne. Kiedy się to zaczyna wdrażać w życie, to po prostu to się samo dzieje. Tylko najpierw w ogóle musimy sobie zobaczyć, jaki jest nasz system wartości. Praca ma być w służbie. I wtedy odpada nam taki problem jak emigracja zarobkowa. No bo o czym ona mówi tak naprawdę? Co jest na pierwszym miejscu. Tak. Pieniądz, a nie ta relacja on i ona. Bo to nie jest relacja, kiedy on jest daleko. Nie, nie, nie. Ona już wchodzi od razu w związek ze swoim dzieckiem, już dziecko nie ma ojca i tak dalej, nie? Więc oni obydwoje uznali, że pieniądz jest najważniejszy. Ja spotkałam ludzi jeszcze z takich, powiedzmy, no, z
kraju trzeciego świata, Mołdawia. Przynajmniej te miejsca wioskowe. Tam jeszcze nie dotarła ta rewolucja kulturowa, przemysłowa, intelektualna. Oni żyją właśnie prosto i co jest niesamowite, no oni żyją w biedzie. No i na pytanie, dlaczego nie wyjedziesz do Niemiec? Przecież tam jest praca. Moglibyście sobie ten dom postawić tutaj. No ale jak to? To im się nie mieści w głowie. No przecież tu jest moja żona. My, to jest normalne, mamy być razem. Więc nie. Ja po prostu muszę robić wszystko, żeby tutaj, na tym terenie, gdzie jest moja żona, jej służyć. Bo ona nie tylko potrzebuje pieniędzy, ale ona potrzebuje po prostu wsparcia, bycia, relacji, tak. Przecież zaraz to się posypie. Kiedy on pojedzie daleko, to jemu też czegoś zacznie brakować, więc zacznie się rozglądać. Bo my jesteśmy stworzeni do życia w relacji. Koniec, kropka. I tego Skype nie daje. To po prostu chodzi o żywego człowieka. No to pokazuje, jak my teraz żyjemy właśnie. Do czego nasz wspaniała cywilizacja nas zaprowadziła. No właśnie. I to jest też wielka trudność mężczyzn, żeby to odkręcać. Bo z czym ja się również spotykam teraz? Że mężczyźni pracują w korporacjach. Tam nad nimi jest jakiś samiec alfa. No oczywiście on reprezentuje ostatecznie ich ojca i nieprzepracowaną sytuację z tym ojcem. Więc oczywiście jest świetnym nauczycielem teraz dla nich, tylko jeszcze tego nie widzą i tylko mają z tego powodu raka, że tego nie widzą. No ale wszystko ich zachęca, żeby w końcu rozwiązali ten problem z ojcem. Ale oczywiście kiedy rozwiązują, to się też okazuje, że oni już nie muszą być w tej korporacji i że tak jakby nagle otwiera im się jakieś widzenie, że oni mogą sami coś stworzyć. Że oni są... że oni mają jakąś moc. Tak. I wtedy również zmienia się sytuacja ekonomiczna na świecie. Bo mężczyźni przestają chcieć pracować dla innych mężczyzn. Po prostu chcą tworzyć swoje małe enklawy, jednostki. No i... dlaczego nie? On wtedy czuje się silny. Jego odpowiedzialność i ramiona rosną. Ona widzi, jaki on jest odpowiedzialny. Więc się uspokaja przy nim nareszcie i wchodzi w swoją kobiecość. Uspokajają się zatem jej hormony. Nie musi już walczyć! Popatrzy na niego i myśli sobie... no i właśnie myśli, kocham go. Bo co jest za tym słowem? Dziękuję. Kocham Cię, to jest po prostu dziękuję, że jesteś. Wdzięczność. Tak. Jestem wdzięczna, że mogę być obok kogoś takiego. Też w tym słowie kocham Cię jest takie odczucie, co ja mogę Ci dać, a nie co ja mogę od Ciebie wziąć. Ale jeżeli my nie dostaliśmy czegoś od rodziców i dalej nie wiemy czego, to po prostu robimy wszystko, żeby wyszarpać to od partnera. Nie? Ale to już nie przeważnie on tego nam nie potrafi dać. Nie, i wtedy no, nie jest w ogóle od tego, więc nam tego nigdy w życiu nie da. Dlatego my musimy wrócić do tego, jakie my mamy luki w sobie. I sobie po prostu to samemu napełnić. Czasem można go poprosić, słuchaj, czy mógłbyś przez 5 minut zagrać mojego tatę? Bo ja potrzebuję sobie teraz tylko tak na chwilę naprawić. A potem, dobra, dziękuję Ci, Ty jesteś tylko moim partnerem, a nie moim ojcem, nie? I pamiętać to w głowie. Całą resztę mam dać sobie sama. Spójrzmy teraz na to wszystko z takiej bardziej praktycznej strony. W chorobie występują, w takiej zwykłej chorobie powiedzmy, występują bakterie, wirusy. Powiedz, jak na to patrzy totalna biologia? Czym jest wirus, czym jest bakteria, czym w ogóle są mikroby? I czy mamy się tego bać? Więc jak mówię, że my żyjemy jeszcze w takich czasach na razie, gdzie trwa taka opłacalna krucjata przeciwko właśnie mikrobom. To jest niesamowity biznes, no biliardowy. I dlatego tak długo ta nowa medycyna i to odkrycie Hammera nie może się przebić do nurtu głównego. Bo to po prostu, przecież wszystkie magazyny są finansowane przez korporacje farmaceutyczne. Więc jak nagle powiedzieć, że to jest ściema? Ale po prostu to już dzisiaj jest faktem. Nie ma żadnych dowodów na to, nigdzie, naukowych, że przyczyną choroby jest na przykład grzyb.
To jest po prostu hipoteza. Mało tego, to nawet zostało w tych medycznych pismach napisane, że jest to hipoteza. Ale dalej cała medycyna na tym siedzi. Bo tylko na tym można zarabiać, że się kogoś zabija. I coś, nie? Tak jak wojny. Musi być zawsze jakiś wróg i jak go zabijemy, to będzie wszystko dobrze. A tu się okazuje, że nie. Bo ten wróg, tak zwany, właśnie jest nam potrzebny. I on nie jest żadnym wrogiem. On znowu jest po coś. I to, co Hammer zobaczył, to zobaczył, że kiedy mamy aktywny konflikt, przeżywamy jakiś stres, no powiedzmy, że tam zaczęłyśmy o tym na przykład raku piersi, nie? Gruczolak o raku. Kiedy ta kobieta nie może się zatroszczyć o swoje dziecko, w tym momencie rośnie jej, jakby powiększa się gruczoł piersiowy. Nie, namnażają się tam komórki, w tym czasie jest to nazwane rak złośliwy, ale kiedy ona rozwiąże swój problem, nagle dziecko przestanie być narkomanem, albo ona na to zupełnie inaczej spojrzy, to natychmiast wchodzi w tak zwaną fazę naprawczą. Co objawia się stanem zapalnym. I teraz, gdyby tam wziąć wycinek tej tkanki, co tam się dzieje, to by można było zobaczyć na przykład, że są prądki gruźlicy. No i wtedy można by wysnuć wniosek, że to te prądki gruźlicy zaatakowały tą kobietę i dlatego teraz jeszcze ona na to wszystko ma stan zapalny. No tylko miała raka, a teraz jeszcze ma stan zapalny. A my wiemy, że ten stan zapalny jest po prostu likwidacją tego, co narosło, co było wcześniej potrzebne, ale już nie jest potrzebne, bo problem został rozwiązany. Czyli faza zdrowienia. Faza zdrowienia, naprawa przez właśnie mikroby. I większość chorób rzeczywiście... że też nie powiedzieć większość chorób. Są choroby, w których w fazie aktywnej jest rozrost tkanki i wtedy grzyby, różne też tam szczepy mykobakterii likwidują tę tkankę, nie? Prądki gruźlicy też, one też działają w płucach. Praktycznie każda gruźlica jest tak naprawdę fazą naprawczą po raku płuc. Mało tego, my tego raka to mamy tak naprawdę raz w miesiącu, tylko każde rozwolnienie tak naprawdę jest fazą naprawczą po mikroraku. Tylko, że jeżeli naprawdę konflikt jest wstrząsający, jest gwałtowny albo jest po prostu długotrwały, no to rzeczywiście on jest widoczny, po prostu widać zmianę. Ale jeżeli ktoś mnie zdenerwował i ja jeszcze dwa dni chodziłam naburmuszona i nagle sobie tak odpuściłam, to natychmiast lecę do toalety i mam rozwolnienie, bo już mi nie siedzi na jelicie. Nie? To jest moja własna decyzja. Ale rzeczywiście, jeżeli ja będę przez rok siedzieć na jelicie z tym czymś, no to rzeczywiście może z tego wyjść rak jelita grubego. I teraz to tylko mikroby mogą rozłożyć tkankę. Ale są też takie choroby, w których w fazie aktywnego konfliktu następuje zanik. No to na przykład są przewody mleczne. I w fazie naprawczej następuje odbudowa. To też dotyczy raka szyjki macicy. Kiedy przeżywam aktywnie konflikt na szyjkę macicy, to znaczy na przykład konflikt brzmi. Ja mówię teraz wszystko oczywiście bardzo ogólnie, to naprawdę jest jeszcze wszystko do poszukania indywidualnie. Bardzo bym chciała przynależeć do tego mężczyzny, ale on ma żonę. No mówi, że mnie bardzo kocha i że już niedługo zostawi tą żonę, ale nie zostawia. I ja cierpię, a jeszcze do tego wypieram, że cierpię. To w tym momencie tak jakby następuje taki mechanizm poszerzenia tej szyjki macicy po to, żeby móc przyjąć, przynależeć do niego. I kiedy problem się rozwiązuje, na przykład mówię, dobra, pierniczę takiego faceta, kończę to. Albo on w końcu podejmuje decyzję i łączy się z tą kobietą. Zaczynamy mieć objawy. Idziemy najczęściej do ginekologa. Robiona jest cytologia i okazuje się, że tam jest namnażanie komórek. Czyli mamy, rak. Czyli rak. I to złośliwy, no bo przecież rosną. I towarzyszy temu między innymi wirus HPV, który to spowodował. Straszny wirus. Zaczyna się walka z tym wirusem, no i jednocześnie proponuje się wycięcie. No, jeszcze małym dziewczynkom, żeby zapobiegać, proponuje się szczepienia, żeby to nie miało miejsca. Tylko, że jeżeli te dziewczynki się wychowa
w odpowiedni sposób, to one nie będą się łączyć z takimi, a nie innymi partnerami, którzy będą u nich wywoływać ten konflikt. Po prostu one z natury będą przyciągać takich przecież mężczyzn, jak ich ojcowie. Jeżeli były kochane, szanowane, akceptowane, nie krytykowane przez ojców, to będą poszukiwać takich partnerów, naturalnie. Nic im nie będą musiały niczego przeczytać w książce, jaki powinien być partner. To też jest bardzo tutaj ciekawe. W tych dawnych pismach, zwanych prasłowiańskimi, tam szczególną rolę ma mama i tata. Mówi się o tym, że matka nie powinna krytykować syna, bo mu programuje, jaka ma być jego żona. Będzie go krytykować, a jeszcze nie daj Boże go bije. Czyli jeszcze go powinna bić. No jak nie będzie go bić fizycznie, to na pewno jakiś rodzaj przemocy psychicznej będzie stosować, bo on to po prostu przyciąga, on to wytwarza też swoim zachowaniem, nie? I są kompatybilni. A jeżeli ojciec krytykuje córkę, źle to robisz, nie tak, nie taka sukienka, to po prostu ona zobaczy to wszystko w oczach swojego męża. Nie? Dlatego tam często kobiety mówiły, przyjdzie tata, to z sobą to załatwię. Nie moja bajka. Ja się synu bardzo kocham, ale to tata jest od tego, żeby to załatwić. No znowu jest to jeszcze dzisiaj krytykowane. Jak? To ona nie ma żadnych praw w tym domu, nie? Mhm. Tak, także wracając do tych mikrobów. To po prostu jest odkrycie na miarę Nobla. To jest nieprawdopodobne. Hammer pisał o tym do WHO. Odpowiedzi nie ma żadnych. My możemy na sobie to sprawdzić. No kiedy my chorujemy? No najprostsze sytuacje. Nie w sytuacji stresowej, zazwyczaj po stresie. Na przykład wyjeżdżamy na wakacje i nareszcie się rozchorowaliśmy. Albo jest weekend chociażby. No, tak. Czas na to, żeby tak, się oczyścić. Dokładnie. I najczęściej też wiemy, no ja akurat nie stosuję żadnych medykamentów, no ale jeżeli mamy katar, no to ten katar sam przechodzi. I my nie potrzebujemy tego zalać żadną chemią. Ale jeżeli jeszcze na to wszystko rzeczywiście my sobie weźmiemy jakieś zamulacze objawów, no to nadwyrężamy ten organizm, dlatego że on właśnie mówi, ty sobie poleż, wszystko sobie przemyśl, dobrze sobie zjedz, a ja tutaj sprzątam. Mhm. A my na to wszystko co możliwe i heja, dalej. No i w takiej sytuacji, w takim napięciu, no to jest już niedaleka droga do tego, żeby rzeczywiście się jakaś zrobiła choroba chroniczna albo rak. Mhm. Chciałabym, żebyś jeszcze wspomniała coś o tym, że w naszym mózgu jakby wszystkie ośrodki mają, jakby można stworzyć mapę ośrodków mózgu, które nam powiedzą o tym, jaki jest człowiek. To właśnie jest też niezwykła rzecz. Hammer sam dostał raka jądra. Był lekarzem, pracował w szpitalu. I jeszcze pamiętał, że jako student zrobił sobie zdjęcie tomografii mózgu. Ponieważ jeszcze nie znał nowej medycyny, bo jej nie odkrył, to kiedy sam dostał raka, to zaczął odczuwać jakieś bóle głowy i przestraszył się, że może to jest jakiś przerzut do mózgu. Zrobił sobie tomografię i zobaczył na tej tomografii jakiś taki niepokojący element. I wyciągnął z szuflady swoje stare zdjęcie tomografii z tego czasu, jak był młody i tego elementu nie było, więc wiedział, że to jest coś nowego. Ale nie wiedział co i wpadł na pomysł, że on zrobi tomografię jeszcze innym ludziom, którzy mają raka jądra. Okazało się, że wszyscy ci ludzie mają w tym samym miejscu co on właśnie ten element. A ludzie, którzy mają raka płuc albo jeszcze innego raka, mają taki sam element, ale gdzie indziej. I na podstawie tego stworzył mapę mózgu. I dzisiaj wręcz jesteśmy w stanie z tomografii przeczytać, który narząd właśnie jest aktywowany przez mózg. I czy jest w fazie aktywnej, czy jest w fazie naprawczej. Nie potrzebujemy rozmawiać. I też dalej idąc, jesteśmy w stanie jakby określić predyspozycję człowieka, prawda? Tak. Jesteśmy jednocześnie w stanie nim manipulować. Tutaj nawet takie padły propozycje od strony różnych korporacji, które się zainteresowały tym tematem, żeby w ten sposób dobierać pracowników. Czyli znać ich słabe i mocne strony. Słabe można wykorzystać, mocne też oczywiście. Tak. Także właśnie, no ta wiedza też w rękach niewłaściwych ludzi. No, wielu farmaceutów też dobrze zna nową medycynę. U Roberta Barney wielu z nich osobiście się leczy.
na Węgrzech. Ale biznes jest biznes. Może oczywiście. Tutaj pozostał nam jeszcze temat depresji i zawału serca. No to może coś o tym. Znowu temat związków. Jak wszystko, ostatecznie nas do tego wszystko sprowadza. Depresja to jest taki stan, w którym my... To znowu rozwiązanie mózgu na nasz problem. To można by porównać z takim stanem, który jest u zwierząt, na przykład u wilków. Wśród wilków jest tylko jeden samiec alfa. I tylko ten samiec alfa ma prawo rozmnażania. Zatem cała reszta jest w stanie bycia samcem betą. A jest to stan depresji. Mhm. I teraz patrz, mężczyźni, którzy pracują w korporacjach, jest samiec alfa, który im rozkazuje. I oni nie mogą nic zrobić, bo chcą przynależeć do grupy. Bo ta grupa im daje żywność. Więc oni są cały czas w depresji takiej ukrytej. Wypartej. Tak. Ta depresja chroni przed zawałem serca. Dużo by na ten temat mówić, w jaki sposób to się depresja dzieje. Depresja ratująca życie. Tak. Kiedy umiera ten samiec alfa w stadzie, to dochodzi znowu do walki między tymi mężczyznami o to, kto ma być samcem alfa. I ten, który podejmuje się tej walki, jednocześnie naraża się na to, że może ją przegrać. A ten, kto przegrywa walkę i czuje, że stracił coś, co jest dla niego ważne, w fazie naprawczej będzie miał zawał. Czytałam o takich badaniach na jeleniach właśnie i nad tym jeleń jakby ma 15 dni, jest na te walki przeznaczonych, tak wymyśliła biologia, dłużej nie, bo jakby samice muszą zostać zapłodnione w odpowiednim czasie. W momencie, kiedy ten jeleń, ten, który jest jakby górą i do tej pory miał samicę, prowadzi te walki, to jego mózg wysyła taki sygnał, który sprawia, że te tętnice wieńcowe są owrzodzone, czyli jakby poszerza się światło, żeby mogło więcej krwi dojść do mięśni. A z kolei w fazie naprawczej te tętnice się pomniejszają. Tak, i towarzyszy temu cholesterol, który właśnie też naprawia, tak. Wraca te tętnice do normy. No, ale oczywiście trzeba sobie wymyśleć wrogę. No to ciekawe, że właśnie u tych martwych jeleni odnajduje się wielkie ilości cholesterolu. Tak. A przecież nie jedzą tłuszczu. Jelenia z zawałem. Tak. I w sumie my rozróżniamy dwa rodzaje zawałów. Może być zawał mięśnia sercowego. To jest taki zawał, który no, dotyczy, jeszcze kiedyś głównie dotykał mężczyzn. No, ale teraz kobiety też są w tej półkuli męskiej, tak? Zatem no, już teraz kobiety mają też problem. Bo w tym mięśniu sercowym chodzi o takie odczucie braku sukcesu. I muszę cisnąć. Powinienem osiągnąć ten sukces. Nie? Mówi się na przykład o sercu sportowca. No właśnie, on dokładnie jest w takim samym stanie. Ale taki człowiek, który próbuje w życiu stworzyć jakąś swoją firmę i mu nie udaje się, no właśnie też sobie robi to serce sportowca. To jest też tak, że w fazie aktywnej tam jest zanik tego serca, potem jest rozrost. Na całe szczęście jeszcze nikt nie wymyślił, że tam jest jakiś rak tego serca. Ale już myślę, że niedługo, bo już coraz słyszę nawet ostatnio, że przychodzą do mnie ludzie z diagnozą, że mają raka, że hemoroid jest rakiem odbytu. Aha. Tak, to już też zaczyna być bardzo powszechne, nie? Więc już się robi lęk, że oni mają raka odbytu i teraz, że im odby będą wycinać. I wracając do tych zawałów serca, to jeszcze ten drugi rodzaj zawałów, to jest właśnie tych naczyń i tętnic. I tutaj, znowu wchodzimy w temat związków i relacji, przynajmniej w przypadku kobiet. Dla kobiet, które są w tak zwanym aktywnym stanie hormonalnym, tym rozrodczym, nie biorą żadnych pigułek antykoncepcyjnych, bo one również przeskakują, powodują, że ta kobieta jest na drugiej części mózgu, nie na tej żeńskiej. To kiedy ona jest w tym normalnym żeńskim stanie hormonalnym, to dla niej jej terytorium to jest gniazdo. I w tym gnieździe to jest właśnie pomieszczenie, w którym ona głównie jest, czyli zazwyczaj wnętrze domu, partner i dziecko.
I kiedy ona przeżyje te trzy konflikty, to w fazie naprawczej narażona jest na właśnie zawał. Ale poczekaj, jakie trzy konflikty przeżyje? Związane z dzieckiem, okay. Z partnerem albo z gniazdem. To znaczy, partner ją zdradza. Mhm. I ona nie może tego przeżyć. Jeszcze ma nadzieję, że coś się wydarzy. Jeszcze wchodzi też w jakąś walkę, żeby o coś się zabiegać. I jeżeli ta walka by trwała ponad 9 miesięcy, no to ten zawał będzie śmiertelny. Ale jeżeli do 9 miesięcy trwa walka o partnera, to po prostu może się to skończyć jakąś utratą przytomności, ale przeżyje. To samo może być, jeżeli ona na przykład straci dziecko, jakaś śmierć dziecka, nie? To jednocześnie może być pierś, ale również ona może to przeżywać indywidualnie, każdy z nas zupełnie inaczej przeżywa, więc może to przeżyć jako wielką stratę, nie? Czy stratę jakiegoś swojego miejsca, w którym po prostu żyła. Natomiast, kiedy ona już zaczyna brać środki hormonalne, to już jest po stronie męskiej. Czyli ona również będzie reagować zawałem na tematy pracy. Mhm. Takiej walki tutaj o terytorium właśnie, moje miejsce, moja ważność, kim ja tutaj jestem. No i tak głównie właśnie reagują ci mężczyźni. I znowu jest ta sama zasada. Konflikt ponad 9 miesięcy, zawał jest śmiertelny. To 9 miesięcy nie. Czemu to 9 miesięcy? No właśnie to jest ciekawe. Tak jakoś to w przyrodzie 9 miesięcy ciąży, 9 miesięcy. To nie zawsze jest ten cykl, o którym ja mówiłam tam u Marka Freszeta, nie? To też te cykle się jeszcze w zupełnie inny sposób oblicza. One tam się już oblicza od okresu prenatalnego. W zasadzie jakby to obliczyć. Kiedy przeżywamy jakąś traumę, to najczęściej w połowie, kiedy ten moment traumy, powiedzmy 30 lat, podzielimy na dwa, to znaczy, że w wieku 15 lat nas spotyka coś, co się wiąże z tą historią i tego po prostu nie przepracowaliśmy i teraz spotyka nas to na nowo, żebyśmy może z tą nową świadomością się do tego dobrali. Lub ewentualnie jeszcze tam 15 dzielimy na kolejne, tak? Tak, tak. A potem mamy 30-60. No i oczywiście chodzi o to, żeby przy tej 60 właśnie nie paść, nie umrzeć z powodu tego konfliktu, który już od kilku pokoleń nie można rozwiązać, tylko żeby już w ogóle nie doszło do tego konfliktu, albo żebyśmy tylko byli świadkiem, ale już po prostu nasz umysł przechodzi przez to swobodnie. Co o tych zawałach? No tak, dlaczego teraz są te zawały? To jest też ciekawe, że zawał u kobiet również wiąże się z tematem szyjki macicy, bo tak jak powiedziałam, partner, nie? Idzie to parami. Najczęściej, kiedy ona jest w tej fazie naprawczej, ten wirus HPV ją tam zaatakował, to u niej jednocześnie ten ośrodek w mózgu sterujący tematami serca też musi wejść w fazę naprawczą. I tam się też mogą pojawić jakieś zaniki świadomości. Przy dużych konfliktach nawet i śmierć. Dlatego to idzie parami i też warto to wiedzieć przy szyjce macicy, żeby przestrzec, ale jednocześnie, żeby obliczyć czas. Żeby dać sobie warunki, żeby w tej fazie naprawczej, to też można wyliczyć czasowo, byli jacyś bliscy. Na przykład nie polecieć na chemię szybciutko, tylko być świadomym tego, co się dzieje w organizmie. Ale żeby też w tej sytuacji zapaści, na przykład kobieta ma dziecko małe, właśnie przez cały okres ciąży toczyła walkę ze swoim mężczyzną. On ją zdradzał, ona z nim chciała być, on ją zdradzał, chciała być. I powiedzmy, że równo z porodem ona zadecydowała, że ona to kończy. Że ona już naprawdę z nim na pewno nie chce być i że ona sobie będzie tak po prostu z tym dzieckiem żyła. Natychmiast wchodzi fazę naprawczą i pojawia się rak szyjki macicy, faza naprawcza, ale my już wiemy, że mniej więcej w połowie tego cyklu, kiedy ona była w fazie aktywnej, u niej będzie tak zwany kryzys zdrowienia, który może się objawić problemami sercowymi. I żeby wtedy ktoś przy niej był, szczególnie kiedy ona jest samotną matką, zadzwonić, umówić się. Bo ona sobie, i teraz mając tą świadomość, oczywiście ona może sobie wyprodukować nowy konflikt, że teraz jeszcze się boję o swoje serce, kiedy wiem, że mnie to może spotkać, prawda? Więc to też jest dylemat, czy to teraz powiedzieć tej osobie, czy ona jest na tyle gotowa i na tyle zna metodę nowej biologii. To po prostu jest tak, że no po prostu wszyscy powinniśmy to znać.
od podstawówki. Taka normalna wiedza, bo bardzo ciężko jest kogoś tak prowadzić przez całe życie. Nie? Bardzo ciężko jest, kiedy ktoś przychodzi na jedną sesję, żebym ja mu to wszystko przekazała, a często ludzie myślą, że tak, że to wystarczy. Nie, to nie wystarczy. Ja po prostu tu polecam, że każdy z nas powinien dotrzeć do tych wszystkich materiałów Hammera. Do tego poszerzać to właśnie o totalną biologię. Ale Hammer to jest podstawa, to jest po prostu podstawówka. Może kiedyś. Proszę, powiedz na zakończenie, co planujesz? Jakie masz pomysły? Na pewno z tą wiedzą. To też jest tak, ja nie mówię tego wszystkiego z perspektywy jakiejś osoby świętej. Ja również mam swoje konflikty, również mi wychodzą jakieś sytuacje i ja cały czas prowadzę swoją własną pracę duchową. Nie? Jak to rozwiązywać, jak na to patrzeć? Kiedy u siebie pozwala mi się pewne rzeczy już przejść, to jak łatwo mi jest nakierowywać innych ludzi. Ale to jest proces, ja myślę, że to będzie trwało do końca życia, więc na pewno kontynuuję tą ścieżkę. Nie? Hellinger powiedział, dopiero w wieku 85 lat tak naprawdę pogodził się z mamą, co jest w ogóle podstawą naszego życia. Nie? Teraz na pewno nikt nie wie, co to znaczy pogodzić się z mamą, przecież się z nią nie kłócę. Nie? A tak naprawdę mamy już problem z mamą w okresie prenatalnym, to są jej myśli. To już jest problem tego, w jaki sposób odbywał się nasz poród, jak zostaliśmy od niej oddzieleni, czy ona brała jakieś środki znieczulające podczas ciąży. To wszystko u nas programuje problem z mamą. A problem z mamą to potem jest problem z miłością. Bo mama równa się miłość. Więc jak zaczniemy przynajmniej od tego, żeby kobiety w okresie ciąży mogły znaleźć poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i spokoju i świadomie podchodziły do tego rodzicielstwa, to już po prostu zrobimy wielki przeskok w społeczeństwie. Ludzie naturalnie w sobie będą mieć taką jakby łaskę miłości. Mhm. Nie będą musieli się jej uczyć tak jak my. Na Hama się jej próbujemy nauczyć i wiemy, że o to chodzi, no ale jak? Przecież my musimy tego najpierw doświadczyć. A tu były takie zerwania. Jeszcze do tego doszło ten okres nasz, kiedy była ta propaganda, kobiety powinny pracować. To jest wspaniałe, jak one pracują. Więc one zostawiały dzieci w żłobkach. A te dzieci to odczuwały jako porzucenie. One czuły się niekochane. No i już. Jak ma pójść w życie i ma kochać? A jak dostarczyć sobie miłości, której się nie dostało? Musimy przejść przez te etapy świadomie. Są do tego ćwiczenia. Jest proces do wykonania. Czyli na przykład wystarczy wyobrazić sobie, no siebie powiedzmy w łonie matki, przejść przez to wszystko, co się tam, co wiemy, że się wydarzyło. Nawet to jest tak, że podczas tych ćwiczeń wychodzi prawda, to coś, czego nie wiemy. Kiedy robimy sobie tę medytację, nagle zaczynamy odczuwać bardzo konkretne myśli. To jest niesamowite. Potem można zadzwonić do mamy, mamo, słuchaj, a ty tam w tej ciąży to i tamto? A tak, i zaczyna się chichrać. Bo po prostu my mamy to wszystko zapisane w każdej naszej komórce. A potem, mało tego, te wszystkie myśli naszych rodziców stają się naszymi myślami i myślimy nimi przez całe życie. Więc w zasadzie nawet nie trzeba robić żadnej medytacji, tylko się trzeba usiąść spokojnie i zastanowić, co mi cały czas w tej głowie chodzi. Aha, zapiszę sobie. I tylko zadzwonić do mamy. Mamo, a ten lęk to u ciebie z jakiego powodu? A już wszystko mam zapisane. Zgadza się. A to z jakiego powodu? Zgadza się. To jest dopiero prawdziwy matryks umysłowy. A my myślimy, że to jest nasze te myśli, się z nimi identyfikujemy. Nie, tak jak mówię, to jest jakbyśmy byli opętani przez nie. I nam cały czas wchodzą. No i co teraz zrobić? No, jak się już jest świadomym i one przychodzą, to naprawdę nawet nie jesteśmy na nie źli. Po prostu fajnie. Dzięki, mamo. Ale ja już z tego nie korzystam. Tylko ważne jest takie głębokie odczucie najpierw tej prawdy. Nie? Czyli zmierzenie się z tym. Tak. Właściwie. Prawda wyzwala, a miłość leczy. I później bardzo polecam taki proces uzdrawiania tej relacji z matką. Nie? Poprzez też wybaczanie tego wszystkiego, co tam było. To jest niesamowite, że kiedy ludzie przechodzą przez to, to oni odczuwają nagle, jakby w ogóle patrzą inaczej na świat. Po
prostu nagle im się świat zmienia, nie? Czyli powiedzmy, ktoś nagle jest w tych teoriach wszystkich, świat jest zły, tu nas atakują, tamci nas atakują. A skąd to w ogóle się u niego też wzięło? Przecież to nie jest możliwe, żeby to było tak jakby z tej pierwotnej energii, nie? Z tego ra. To jest niemożliwe, dlatego że Bóg, miłość nie równa się lęk. Radość. Dość, tak, radość. Tak. Więc po prostu to zostało nam zaprogramowane. I kiedy ludzie nagle w sobie, w swoim wnętrzu, nagle dostają pewne doświadczenie, to jest oczywiście dzięki ćwiczeniom, ale myślę, że nawet każdy jakby się uwziął, to mógłby sobie to samemu zrobić. Tego pogodzenia się z tą matką i tego wzięcia w końcu od niej, tego, czego nie mogliśmy wziąć, to odczuwana jest taka radość, taki pokój, takie poczucie, że nie ma braku, że mi w ogóle niczego nie brakuje. I wtedy zaczyna się miłość, bo miłość to jest dawać. A jak mogę dać, jak mi brakuje? Musi być obfitość we mnie. A tutaj jest temat mamy. Oczywiście w tym wszystkim rolę gra tata, bo tata jest cały czas krążący wokół tej matki i od niego dużo zależy, więc to też nie jest tak, że to ta biedna matka, nie? Tam tata gra wielką rolę. Każdy ma swoją rolę. Planujesz warsztaty? Planuję warsztaty, tak. Tak się odważyłam, że może będę coraz częściej je robić, dlatego że co ja widzę, bardzo często jest trudno na jednej sesji komuś to wszystko przekazać, żeby on to odczuł. I kiedy na przykład mamy takie dwa dni, nie możemy się w to wszystko zanurzyć, odczuwać, jest jeszcze moc grupy, widzenie, jak u innych to działa, jak u innych ma to wpływ na ich życie, to dopiero my pozwalamy sobie na otwarcie, bo czasami widać, jak ktoś, nawet gdybyśmy go wzięli w tej grupie i zaczęli z nim pracować, to jeszcze jest zamknięty i on nie chce niczego przyjmować, bo się boi. Ale kiedy stoi obok i patrzy, to już się w nim coś otwiera. I powiedzmy już pod koniec, mówi, a ja teraz mogę? I to jest to odczucie obfitości, które jakby jest możliwe dzięki pogodzeniu się z tą całą przeszłością. Powiedzenie temu, tak, tak było, ale muszę wiedzieć, co było i co konkretnie na mnie wpływa. Dzień dobry, a nie potrzebuję tego, już wiem swoje, nie? Więc tutaj też to się wiąże z nową, konkretną wiedzą, jak żyć. Ale nie może to być w takim cierpieniu, że ja żyję i się teraz tak poświęcam strasznie. No bo przecież nasze dziecko wtedy za nas to zrobi, co my chcemy zrobić. To chodzi o to, żeby to po prostu szło samo z serca. Nie? I w tym jest cała zabawa. I są różne techniki. Nie? Niektórzy to już otrzymują po prostu w medytacji, ale niektórzy w ogóle nie mają pojęcia nawet, o co jako medytację tu chodzi. Niektórzy to robią przez... Wiara rodzi się przez słuchanie. Czyli po prostu czytają Słowo Boże. Nie? I jakby w nich zaczyna to mieć sens. I naturalnie czują, że to jest dobre, że to już jest lepsze niż to, co robili do tej pory. Ale niektórzy w ogóle nie mają do tego zdolności. Jakby wszystko to jest dla nich niezrozumiane. Patrzą na słowa, mówią jakiś starodziadowski język, o co tu chodzi. Ale byli prorocy, byli mędrcy tego świata, którzy cały czas o tym mówili. Jak to się stało, że my zaczęliśmy tak rodzić, że my zaczęliśmy tak traktować dzieci, kobiety, że my zaczęliśmy się nawzajem tak traktować? No na pewno historie wojenne. Po prostu telewizor. No przecież nam dawali seriale i nas uczyli, jak mamy się zachowywać. On mówi ci to, a ty mu wtedy odpowiadasz tamto. I to jest ta kobieta właśnie wyzwolona. Tak, taka bądź. Alexis z dynastii. No. Przecież ona wygrała wszystko. A jakaś inna była. Tak. Ale wiesz, jeszcze ten cały okres industrializacji, kiedy ojcowie musieli iść do fabryk, przybijać, nie wiem, przykręcać trzy śrubki przez całe życie. Czym oni się mieli pochwalić przed swoim synem? Właśnie. Jak mieli mieć więzi z synem, jakich nie było? Tak. Jak mieli, nie wiem, mieć więzi z żoną, jakich nie było? Dokładnie. I potem wracali i oni czego chcieli? Leżeć. No, a jak się czuje kobieta, jak widzi, jak facet leży? A potem synek tworzył swoją rodzinę i tak dobrnęliśmy do dzisiejszych czasów. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie i ten ogrom wiedzy. Sama jestem tym zafascynowana i
Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, wszystkim polecam własne poszukiwania. To jest moja ścieżka, nie jestem żadnym guru i nie mam zamiaru być, po prostu dzielę się tym, co sama znalazłam i co mi ułatwiło życie i dało mi spokój. Dzięki bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu.